Odwyk, odcinek 12 chyba. I nastał szczęśliwie 15 października 2008 roku, pora jesieni i gryp. I właśnie jedna z tych rzeczy mnie dorwała. Podejrzewałam, że bardziej jesień, a mniej grypa. No tak czy inaczej, jestem lekko taki chory, albowiem zżarłem kiełbasę leszczyńską chyba wczoraj rano i podejrzewam, że to ona mnie dobiła. I teraz odbywa się w moim żołądku wojna. Walka dobrych sił białych krwinek z jakimś jadem kiełbasianym czy czymś, się nie znam na tym. No ale co tam, nagram odcinek odwyku dzisiaj, to dobrze się składa, bo będzie taki bardziej, wiem, może nie luźny, tylko taki krótszy temat. No ale zanim go zacznę, to włączę sobie lepszy podkład, bo ten taki jest zbyt optymistyczny jak na dzisiaj. Ten jest jeszcze bardziej optymistyczny, to już w ogóle tragedia. No nie mniejsza z tym. Opowiem wam dzisiaj o tym, jak kiedyś na forum Interi chyba czytałem sobie opinie ludzi, komentarze do jakiegoś artykułu, o czymś tam o Bogu, religii, ja nie wiem czym tam dokładnie było, ale zapisałem sobie ten jeden komentarz, bo był ciekawy. I pomyślałem, że opowiem coś na ten temat, bo ktoś napisał, cytuję, Bóg nie zna gniewu, napisał w komentarz, Bóg nie zna gniewu. I ja się od razu zacząłem zastanawiać, czy to jest taka niszowa opinia, czy więcej ludzi może uważa, że Bóg nie zna gniewu. Że taki jest, wiecie, święty Mikołaj, chodzi i tylko się śmieje, ho, 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 Merry Christmas, have fun, masz cukierka, nie? Że wszędzie dookoła wojny, oszustwa, ludzie siebie nawzajem oszukują, kradną, okłamują, gwałcą, zabijają, mordują, podrzynają gardła. Nie mówiąc już o takich prozaicznych rzeczach, że sobie nie ustępują miejsca w autobusie albo w tramwaju. Ogólnie są dla siebie niemili. A Bóg co na to? Bóg nie zna gniewu. Najwyraźniej mówi ktoś właśnie w Interi. Nie podpisał się. No i co? Pytanie, Bóg nie zna gniewu, czy zna gniew? Co mówi Biblia na ten temat? I o tym jest dzisiejszy odcinek. Czy Bóg zna gniew, czy nie zna gniewu? Jak to zwykle przed odwykiem, uruchomiłem sobie program biblijny, który nawiasem mówiąc polecam. Nie wiem, czy ja wam mówiłem o tym, że jakiś człowiek dawno, dawno temu napisał program na PC, pod Windows, który się nazywa Biblia wersja 1.4. I ta wersja 1.4 to już chyba od 10 lat jest tą wersją 1.4 i on napisał ten program, ten człowiek, i zapomniał o nim zupełnie. A szkoda, bo tam jest jakiś błąd w środku i się wiesza czasami. Ale mimo to, to jest ciągle uważam najlepszy program biblijny, dlatego że jest prosty i łatwy w obsłudze, wygodny i można sobie tam łatwo szukać fragmentów z Biblii. No, ten program jest do ściągnięcia ze strony www.odwyk.com. On jest za darmo, można rozpowszechniać, dystrybuować, czy tam umieszczać linki do niego. Im więcej, tym lepiej. Niech ludzie czytają więcej tej książki, bo to takie jest troszkę kalectwo nie znać Biblii. Tym bardziej mieszkając w takim tak jakże religijnym chrześcijańskim kraju, nie jak Polska, i nikt prawie Biblii nie zna. No więc w każdym razie czytanie Biblii się przydaje, chociażby po to, żeby na przykład jak wysyłasz do kogoś widokówkę albo kartkę, albo coś tam z życzeniami, to możesz wyszukać jakiś fajny fragment z Biblii, taki inspirujący, nie? No, z Biblii jakiś. No to chociażby do tego się może przydać. No tak czy inaczej, dobrze go mieć. Więc ja sobie uruchomiłem ten program i szukam sobie gniew hasło. Słowa gniew ile razy w Biblii występuje. I okazało się, że mam problem, bo dosyć często. 425 razy występuje słowo gniew w
tłumaczeniu jakimś tam którymś, Biblii chyba warszawskiej. No, więc tak trochę miałem problem z jaki fragment wybrać, który mówi o gniewie. No więc nie będę wybierał żadnego właściwie konkretnego fragmentu z Biblii, tylko wam powiem ogólnie. Co mówi Biblia na temat Boga, gniewu Boga? Jakiś tam tylko przykładowy tam cytat dam. No więc tak, zaczynamy. To zaczynamy? Zaczynamy? Zaczynamy. Za chwilę. Zrozumiem tak. Najpierw w Starym Testamencie. Jaki Bóg jest według Biblii w Starym Testamencie? Czy się gniewa, czy nie? No to nie jest takie oczywiste. Teraz większość ludzi, którzy współcześnie sobie teraz żyją, mają troszeczkę zaburzone w głowie. Ułożony obraz świata i Boga w szczególności mam trochę dziwnie i myślę, że Bóg jest taki, no, czysta, żywa miłość, przyjemność, radość, rozkosz i nic poza tym. Bóg jest miłością, koniec, kropka, więcej mnie nie interesuje, nie? Nie zawracają głowy faktami typu potop, jakieś kataklizmy, zarazy i takie różne, średniowiecze, prawda, ospa, dżuma, no, ale z drugiej strony są też ludzie, którzy Boga widzą ze Starego Testamentu Boga, bo to podobno jakiś podział jest, że jest Bóg ze Starego Testamentu i Bóg z Nowego. No dobra, niech wam będzie. Niektórzy tak sobie dzielą Boga, jakby to jakaś, nie wiem, Bóg przeszedł metamorfozę, był w kokonie, a potem się rozwinął w motyla. W roku 30 naszej ery nagle mu się coś odwidziało i przestał się gniewać i był czystą miłością. No nie wiem, ludzie mają ciekawe spostrzeżenia, ale dobra, bez żartów. Ja też tak trochę nie do końca. Też miałem, dobra, miałem coś koło tego wizję Boga. Że w Starym Testamencie on tam różne złe rzeczy robił, przyszedł Jezus i nagle wszystko było super i sama miłość, nic złego, nic już więcej nie robił, tylko uzdrawiał, leczył, dawał, rozdawał i był dobry. A wcześniej Bóg nie był dobry, tylko był zły i się gniewał. Jak mówi Biblia? Bo o tym jest ten podcast. Otóż Biblia mówi wyraźnie w Starym Testamencie, że Bóg się gniewa dosyć często. Dobra, nie aż tak znowu często. Ale gniewa się i jest to dosyć taka rzecz niewyjątkowa, o tak powiem. Na co on się gniewa właściwie? No głównie gniewa się na to, że ludzie robią coś koło pióra jemu albo sobie nawzajem. Właściwie najczęściej to się gniewa o to, że nie robią tego, co im powiedział, żeby robili. No taki jest, jak trochę jak taki rodzic stereotypowy. Mówi, wracaj do domu przed 9, a ty wracasz 10. No i tutaj rodzic się gniewa. I ten gniew uzewnętrznia jakoś paskiem, albo rózgą, albo normalnie ręką w tyłek walnie. No i Bóg trochę podobnie, z tym, że po pierwsze, jego zakazy nie są bez sensu, bezsensowne i mają dobry powód. Jak już Bóg czegoś zakazuje, to ma naprawdę dobry powód, żeby tego zakazywać. I głównie te jego zakazy są po to, żeby chronić jakiegoś innego człowieka. No jak mówi, nie kradnij, to nie po to, żebyś ty nie miał kupę zabawy w życiu, jak komuś coś zabierzesz, tylko po to, żeby chronić tego drugiego faceta, któremu ktoś zabierze coś. A ponieważ każdy może być z nas ofiarą tego, czy tam morderstwa, kradzieży, czy czegoś tam, to jest też dla naszej ochrony mojej i twojej. Te zakazy są i były. W związku z tym Bóg się gniewa przede wszystkim, jak ktoś robi źle komuś drugiemu. Okrada, zabija, cudzołoży, zabiera żonę, okłamuje i takie tam. Są takie różne rzeczy, na które Boga irytują bardziej. Tak go wkurzają bardziej, a niektóre go wkurzają tak normalnie, standardowo, ale niektóre go strasznie irytują i wtedy to też o tym mówi, że bardzo. Przykładowo, w pierwszych pięciu księgach w Biblii, tam jest w Torze, nie? Pierwszych pięć ksiąg, księgi mojżeszowe, tam są prawa, te wszystkie przykazania, przepisy. Przypominam, jak ktoś jeszcze nie wie, że przykazań nie jest 10 przykazań standardowych, tylko ich jest coś koło 300 iluś. A te 10 to są tylko te takie główne, które na tablicy Bóg Mojżeszowi napisał, a pozostałe są równie ważne, no tylko że już na tablicy się nie zmieściły, powiedział już to normalnie jakoś, nie wiem, ustnie zapisał czy coś. W każdym razie dużo jest przykazań i Bóg się gniewa, tak, jeżeli ktoś robi źle i łamie te przykazania. A cytat mamy z drugiej księgi Mojżeszowej właśnie z tego zbioru przykazań.
jedno z przykazań, 22 rozdział i 22 werset. I druga księga Mojżeszowa, o, łatwo zapamiętać, mówi tak. Nie będziesz uciskał żadnej wdowy ani sieroty. Takie przykazanie. Nie będziesz uciskał wdowy ani sieroty. I dalej. Gdybyś je uciskał, a one wołać będą do mnie, na pewno ich wołania wysłucham i wybuchnę gniewem i pozabijam was mieczem i żony wasze zostaną wdowami, a dzieci wasze sierotami. No ta muzyka w tle to bardzo nie pasuje do tego, że pozabijam was mieczem. Ha, ha, hej, zatańczmy, pozabijam. No dobrze, przepraszam za zły podkład, ale ja mówię, chory jestem, nie miałem czasu się przygotować, dobrze. No tak, czy inaczej, na przykład, to jest jedna z tych rzeczy, które jakoś szczególnie Boga denerwują, wkurzam, jak ktoś bezbronnych ludzi, wdowy, sieroty, takich, które naprawdę już nieszczęście ich dotknęło, jak jeszcze ich chce wydoić, uciskać, czy co tam, z nimi jakieś zło im wyrządzić, kiedy one wołają do Boga, to mówi, że na pewno ich wysłucha i wybuchnie gniewem. Więc ostrożnie. Jakbyś miał ochotę ucisnąć wdowę albo sierotę. Chociaż w tamtych czasach to trochę inaczej wyglądało to wdóstwo i sieroctwo, no bo no tam wdowa i sierota była absolutnie zdana na łaskę losu. Nie miała jak zarobić na życie, nie miała skąd wziąć jeść, pić i tak dalej, bo tam zawsze ktoś, kobietą musiał się opiekować jakiś mężczyzna, o. Jak kobieta została bez mężczyzny, no to ma przerąbane i ma bardzo, bardzo trudno. Jeżeli dodatkowo jeszcze ktoś ją uciska, no to pewnie dlatego Boga to tak bardzo irytowało i się gniewał. Dobra, to jest jeden tylko z przykładów. I tylko mi chodzi o to, nie będę dalej wnikał, bo po co? Bóg się gniewa na zło. No i tak. Pierwszym przykazaniem z tych 10 z tablicy jest to, że nie będziesz miał innych bogów przede mną albo obok mnie. Poza mną nie będziesz miał innych bogów. I to jest też druga rzecz, która bardzo Boga drażni i wzbudza go do gniewu. No, bałwochwalstwo. To jak ktoś ma innych bogów oprócz niego. Zwłaszcza jeżeli to dotyczy ludzi, którzy się zdeklarowali, że oni chcą służyć temu jednemu Bogu, Bogu Żydów, Bogu Izraela, temu jednemu, który stworzył niebo i ziemię, a potem idą do kogoś jakiegoś innego Boga, takiego mniejszego, większego, figurkę sobie zrobią, obraz czegoś tam, światowidy, nieświatowidy. Bardzo, bardzo źle na to Bóg reaguje i gniew tutaj jest masakryczny. Tak było w Starym Testamencie. No i co? No właściwie podsumowanie takie, że tak, Bóg się gniewa i jeżeli ktoś uważa, że w Starym Testamencie Bóg się nie gniewał, to w ogóle nie wie, o czym mówi. Kompletnie. To ma coś ma z głową naprawdę. 425 miejsc w Biblii, gdzie jest powiedziane o gniewie, a ktoś mówi, Bóg nie zna gniewu. No ludzie, ludzie. A potop, że przypomnę, potop, było takie zdarzenie, no skąd się wzięło? Bóg tak kocha świat, że wszystkich pozabijał oprócz 8 osób? I zwierzęta do tego? No, please. Bóg się gniewa. No i dobrze mówię, tak, prawdziwe. Ale z drugiej strony, druga strona medalu jest taka, że Bóg wcale nie ma ochoty się gniewać. W Biblii jest napisane, że Bóg nie lubi karania, że żal mu karania. Unika tego jak może i o tym mówi na przykład fragment ciekawy też z tej samej księgi, parę rozdziałów później, jak Mojżesz poszedł na tą górę, na górę Synai, bo Bóg mu kazał tam się udać po dwie tablice kamienne. Takie właśnie drugie podejście to było, bo już wcześniej był, ale no trochę się wkurzył też, bo jak wrócił z tablicami, no to tam na dole była impreza, a jego nie zaprosili, więc się wkurzył, połamał tablicę i trochę ludzi tam zginęło przy okazji. Mniejsza z tym. Poszedł drugi raz i tam mu Bóg miał dać nowe przykazania, znaczy te same przykazania, tylko na nowych tablicach. Remake taki. No i poszedł. Wziął sobie dwie tablice kamienne. I dalej jest napisane, że stąpił Pan w obłoku i stanął tam z nim. I zawołał Mojżesz imieniem Pan. Zawołał imieniem Jehowa. Dokładnie. Bo przechodząc Pan przed twarzą jego, Mojżesza, wołał. Znaczy, kurczę, to tłumaczenie jest takie, dobra, staropolszczyzna.
Jak Pan przechodził przed twarzą Mojżesza, to zawołał tak. Pan, Bóg miłosierny i litościwy, nierychły do gniewu i obfity w miłosierdzie i w prawdę. Zachowujący miłosierdzie nad tysiącami, gładzący nieprawość i przestępstwo i grzech, nieusprawiedliwiający winnego, nawiedzając nieprawość ojcowską w synach i w synach synów ich do trzeciego i do czwartego pokolenia. Tak powiedział Mojżesz. Tak opisał Boga, że tak go zobaczył go, przeszedł mu Bóg przed nim i mówi: o, to on! I on jest taki. Mówi, taki jest. Nierychły do gniewu, mówi. Miłosierny, litościwy, obfity w miłosierdziu, mówi. Ale jak ktoś go wkurzy, to przyrąbie. I jeszcze do trzeciego pokolenia będzie, jak ktoś go nienawidzi, a jak ktoś go kocha, to będzie mu dawał obficie. No tak powiedział, tak go opisał. Tak Mojżesz opisał Boga w takim bardzo bliskim kontakcie. Bliskie kontakty, bliskie spotkanie trzeciego stopnia z Bogiem Mojżesza były. Mojżesz, przypominam, to jest jedyny człowiek według Biblii, który rozmawiał z Bogiem twarzą w twarz. Po jakimś czasie, podobno, Biblia tak opisuje, że jak już oni tam wędrowali, ten Mojżesz i ten cały obóz izraelski po tych pustkowiach 40 lat, to pod koniec Mojżesz musiał sobie zakrywać twarz szmatą jakąś, bo mu się świeciła. Nie wiem, radiacja czy co, nie wiem co to było, ale mu się świeciła i musiał ją zakrywać, bo się świecił. No, od tych rozmów z Bogiem bliskich. Dziwne to wszystko jest, dziwne, ale ja mówię jak Biblia mówi. Tak mówi. I tak Bóg opisał, Mojżesz opisał Boga, że on jest nierychły do gniewu. I w związku z tym, jak należy sobie interpretować potop, ogień w Sodomie i Gomorze, których już nie ma też. Był taki incydent. Sodoma poszła, Gomora poszła i parę innych miast. Razem z nimi, razem z wszystkim, co tam żyło. No, były takie incydenty o zarazach, wojnach i tak dalej, już nie wspominając, a można sobie jeszcze księgi prorockie przeczytać, o których tutaj nie będę mówił. Ile tam jest wypowiedzi Boga, który mówi, że ten naród zniszczę, po tym nie będzie śladu, ten ukaże, tutaj zarazę, tu pozabijam. Cały czas. Gniew Boga. Nie ma żartów. No nie ma żartów. W psalmie 30 jest napisane tak. Śpiewajcie Panu psalm, wy co go miłujecie. Wychwalajcie pamiątkę Jego świętości. Gniew Jego bowiem trwa tylko przez chwilę, a Jego łaskawość przez całe życie. Płacz nadchodzi z wieczora, a rankiem okrzyki radości. Tak mówi autor tego psalmu, pewnie Dawid, a może kto inny, nie wiem. Mniejsza z tym, ale tak mówi, że gniew trwa chwilę, a łaskawość całe życie. I właściwie, co ciekawe jest, bo ostatnie moje przejścia w życiu moje już takie osobiste, taka dygresja osobista będzie, no właśnie idealnie można tak opisać, że przez jakiś miesiąc, nie wiem, może trochę mniej niż miesiąc, w osobistym moim życiu miałem przerąbane. Przeszedłem przez piekło, a potem, jak się to skończyło, to zaczęło się absolutnie niebiańsko i mam cudownie teraz i wspaniale i pięknie. I to jest ciekawe, że to ciągle się powtarza, ten sam schemat, że Bóg się gniewa przez jakiś krótki czas intensywnie, doprowadza cię na skraj wytrzymałości, a potem przez całe lata masz owoce bardzo dobre tego i masz super, masz przefajnie, cudownie. Tak jak tu napisane właśnie, że gniew trwa tylko przez chwilę. No, gniew jest straszny, okropny, boli, fatalny, ale przez chwilę, a jego łaskawość potem całe życie. No tak jest. I dobrze to opisał ten autor psalmu. Dobrze pisze. Wina mu dać. No i podsumowując, Stary Testament, to było tak. Po pierwsze, tak, Bóg się gniewa. Bóg sobie nie da jaj z siebie robić. Po drugie, jest nierychły do gniewu, unika tego, jeżeli może. I po trzecie, jeżeli już jego gniew jest, to trwa chwilę, a potem jego łaskawość trwa całe życie. I taki jest mniej więcej Bóg ze Starego Testamentu. A z Nowego Testamentu jaki jest? No, w Nowym Testamencie pojawia się tu Jezus. Zakładając, bo wiem, różni ludzie mnie teraz słuchają, więc ja wcale nie zakładam, że wy musicie uznawać, że Jezus był Bogiem, za którego się podawał. Ale mówię, że Biblia tak mówi i skupmy się na tym, co mówi Biblia.
No Biblia mówi o Jezusie, że tak, chodził po ziemi, podawał się, że jest na równi z Bogiem, jest Synem Bożym, mówił, i identyfikował się z tym Bogiem. Mówił, że ja i Ojciec to jesteśmy jedno, jak ja coś robię, to tak jakby Ojciec robił i odwrotnie, jak ja coś mówię, to tak jakby Bóg mówił, cały czas. Więc dobrze. Bóg i. Aha, i Jezus oczywiście opowiadał też o Bogu i mówił, jaki jest. I mówił przede wszystkim, że jest dobry, że ludzi kocha, że im życzy dobrze i tak dalej. Właściwie to się nie różni jak do tej pory niczym od tego, co było w Starym Testamencie. W Starym Testamencie są dokładnie te same rzeczy. Bóg życzył jak najlepiej swojemu ludowi. Izraelitom mówił: będziecie robić dobrze, będziecie mnie słuchać, to będziecie mieli tak, jak nikt inny nie ma. I tak mieli, co się rzadko dość zdarzało właściwie, dlatego, a to z powodu tego, że oni właśnie rzadko robili to, co im Bóg mówił. No ale robili. Jak robili, no super. Izrael był taki moment w historii, kiedy Izrael był jednym z naj, chyba w ogóle naj, no najbardziej liczącym się, najważniejszym krajem w całym tym regionie. To za czasów Salomona było. Dużo miał podporządkowanych krajów, wokół Izraela było. No to była potęga wtedy. No było. No i rzeczywiście, robili to, co Bóg im każe, to Bóg tak robił. Potem było już różnie. No. W każdym razie mówię, że to się na razie nie różni niczym od tego, co mówił Jezus, że tak, Bóg jest dobry. Czy Jezus mówił w ogóle, że Bóg się nie gniewa nigdy? Że nie każe, że nie jest sprawiedliwy? Że można olewać to, co mówi, a on powie, a trudno, nie chcesz mnie słuchać, no to idź do domu, trudno, trudno, no trudno, sorry, przepraszam, że istnieje. Nie. Ja tego nie widzę. Przy okazji zastanawiałem się, czy jest gdzieś fragment w Nowym Testamencie, w Ewangeliach, w którym jest napisane, że Jezus się gniewał, tak wprost. Jezus się gniewał. Albo gniew okazał, czy coś. I jest mało, przyznaję, mało, mało. Jezus przeważnie, jak coś tam nie tak było, to albo był smutny, albo jakiś taki, no, źle mu było. Dobra, mniejsza z tym, ale jest jeden fragment, znalazłem, kiedy jest wprost napisane, że, no właśnie, posłuchajcie, jak było. W Marka Ewangelii, w 3 rozdziale, jest na samym początku napisane tak, że wszedł sobie do synagogi. Któregoś dnia, no, wszedł do synagogi. Był tam człowiek, który miał uschłą rękę. Znaczy sparaliżowaną, zdaje się, o to chyba chodzi. No tak było, uschłą rękę. Był człowiek, który miał uschłą rękę, Jezus wchodzi. I śledzili go faryzeusze, Żydzi, uczeni w piśmie, tacy tam różni. Nie? Część establishmentu śledziła go. Więc śledzili go, czy uzdrowi go w szabat, żeby go oskarżyć. A on rzekł do człowieka, który miał uschłą rękę, stań tu na środku. A do nich powiedział... Co wolno w szabat? Uczynić coś dobrego czy coś złego? Ocalić życie czy zabić? A oni milczeli. Nic nie powiedzieli. Czekaj, co zrobię. Wtedy, spojrzawszy w koło po wszystkich z gniewem, zasmucony z powodu zatwardziałości ich serca, rzekł do człowieka, wyciągnij rękę. A tamten wyciągnął i ręka jego stała się znów zdrowa. No, oczywiście tamci się mówi, o, uzdrowił, uzdrowił. Szabat by uzdrowił, złamał szabat. No i poszli, się zastanawiali, co tu z nim zrobić. Przyszedł taki, uzdrawia w szabat, łamie przepisy. A Ordnung muss sein. A tu Ordnung złamał. Ten Jeszua, jakiś młody rabin w ogóle. Kto mu dał papiery, certyfikat, żeby rabinem być? No tak czy inaczej, Jezus się gniewał. Miał powody. Tak samo jak czytamy sobie opisy tych takich monologów, które Jezus wygłaszał, pod adresem różnych uczonych w piśmie, właśnie faryzeuszy, jak mówi do nich, wy groby pobielane, wy plemię żmijowe, pokolenie wężów, jakieś takie do nich fali epitety, obraża ich cały czas, bo oni go zapraszali na jakieś kolacje, a on przychodzi i mówi tak, ty hipokryto, wy wszyscy tego. Skandal po prostu, gorzej niż Janusz Korwin-Mikke, naprawdę. Z tym, że no Jezus miał absolutną rację i wszyscy ludzie dokładnie wiedzieli też, że on mówi prawdę. Że to wszyscy, no że większość tych faryzeuszy, tam uczonych, tych tam wyżej postawionych dostojników kościelnych, to byli hipokryci straszni. No i czasem nawet głupki trochę, no, nawet z tego opisu wynika. Ale mniejsza z tym, o gniew chodzi tutaj. No i przeciwko takim ludziom Jezus się gniewał ewidentnie. On nie mówił, że no trudno, kocham was, no. No okradacie świątynię, ale was kocham. A jeszcze przypomnę ten incydent, jak
w Jerozolimie podczas Paschy którejś, Jezus wszedł do świątyni, patrzy, a tam normalny targ. No normalnie jak na Kleparzu w Krakowie. Jakieś takie tego, siedzą tam wszyscy, stoiska mają, gołębie sprzedają, wymieniają tę walutę, prawda, lokalną świątynną na ogólnie imperialną. No i co tam? No tam się handel odbywa po prostu, no jak w Tesco w niedzielę, no. Co wam będę mówił. No i wszedł, wparował do tej świątyni, zrobił sobie bicz z czegoś, ukręcił, porozwalał te stoły, porozpieprzał wszystko w drobny mak, powyrzucał wszystkich stamtąd, nawrzeszczał na nich, wykopał ich ze świątyni. No to nie jest święty Mikołaj. To się nazywa, proszę pana, gniew. Ja bym to tak nazwał jednak. No i teraz wracając do tego powiedzenia z początku audycji, no z tego tekstu na Interi, Bóg nie zna gniewu. No jak można powiedzieć, Bóg nie zna gniewu, wiedząc o tym wszystkim, co Biblia mówi? O tym, co, jak Jezus się zachowywał. No przeważnie to on się nie zachowywał tak skandalicznie, że wszedł do świątyni i porozwalał wszystkim stoły, no biznesmenom poważnym. Ani że się nie bluzgał cały dzień, nie chodził, nie bluzgał na faryzeuszy, że są hipokrytami i tak dalej, i grobami pobielanymi, i pokoleniem żmi. No ale bywało, że się gniewał. Tak czy inaczej, no trzeba w ogóle nie znać ani Starego, ani Nowego Testamentu, żeby powiedzieć, że w ogóle Bóg się nie gniewał. Oczywiście, że się gniewa. A teraz to, gdzie najwięcej jest opisane gniewu Boga, o, to będzie teraz. To teraz powiem o tym. Też sobie wybrałem podkład na temat, no super po prostu, jest tak wesolutki, że i ja. Najwięcej o gniewie Boga jest chyba w Apokalipsie, w objawieniu świętego Jana, Revelation po angielsku, Apokalipsa, straszne. Tam nawet nie wiem, czy to chcę czytać, nie wypisałem sobie fragmentów, bo po pierwsze, księga jest na tyle krótka, że samemu można sobie poczytać. Tam można pominąć pierwsze cztery rozdziały i zacząć czytać potem od tego, jak się akcja zaczyna. A no akcje są potworem. Tam w ogóle, tam o gniewie to jest cały czas Boga. Apokalipsa, objawienie polega... Większość tej księgi składa się z opisu tego, co będzie w czasach ostatecznych, na końcu gdzieś. Właściwie to jest... Ciężko to jest zinterpretować, bo tam jest ani nie jest chronologiczne właściwie, oprócz fragmentów, gdzie na pewno jest, no bo jak są po kolei jakieś czasze gniewu Boga wymienione, no to raczej chronologicznie, nie? Ale nie należy zakładać, że to idzie po kolei, ten opis. Więc tak naprawdę trudno się zorientować, jak ten koniec świata będzie wyglądał. Ale to, co jest pewne, to, że będą się działy rzeczy związane głównie z gniewem Boga, a nie z miłością Boga, o tak powiem. Że to będzie Bóg karał głównie i będzie wyzewnętrzniał swój gniew. Opisy są dosyć malownicze tego, jak jego gniew wygląda i Jezus tam występuje pod imieniem Baranek, w sensie taki baranek ofiarny, no tak się go tam nazywa i on też, powiem delikatnie, że no nie jest świętym Mikołajem. To są czasy ostateczne, to jest czas, kiedy Bóg to wszystko, zakładając, że teraz Bóg jest bardzo cierpliwy i chociaż powinien karać, ale nie kara, i to mówi, że no dobra, na razie nic nie robię, no dobra, róbcie tam co swoje bydło, szukujcie, kradnijcie i tak dalej, ja się powstrzymam. No, to Apokalipsa to są te czasy, kiedy Bóg ma już serdecznie dość tego powstrzymywania się i wszystko, co się powstrzymywał wcześniej, to teraz nagle wszystko naraz z niego wylazło, cały gniew. Więc stąd takie są opisy, że tam baranek tłoczy, stłoczni gniewu Boga i z tej tłoczni krew się wylewa na ileś tam kilometrów kwadratowych, na 2 metry do góry, no potworne jakieś opisy w ogóle, straszne. No i co mogę o tym powiedzieć? No po pierwsze, to tam Jezus występuje rzeczywiście. Bóg tam występuje i to jest Nowy Testament. Co oznacza, że hipoteza o tym, że to w Starym Testamencie to Bóg się gniewał, a w Nowym to już nie, to sama miłość, no należy
zrezygnować z tej hipotezy, bo ona jest absolutnie nieprawdziwa, jest bez sensu. To w Apokalipsie, w Nowym Testamencie najwięcej się złych rzeczy dzieje. Gniewnych rzeczy. No i tyle, co można powiedzieć na temat gniewu, bo właściwie to nie wiem, o czym tu jeszcze mówić. Chyba nawet tak myśląc, tak już zostawiając Biblię na bok i zastanawiając się tylko nad tym zagadnieniem, czy Bóg jest. I zakładając, że jest. Jeżeli sobie człowiek teraz spróbuje wyobrazić, jaki Bóg może być, wiedząc tylko o tym, że jest, żadnych Biblii nie zna, niczego nie zna, tylko doszedł do tego, rozumiem, no, jest Bóg. Jaki On jest? Czy mógłby ktokolwiek o zdrowym rozumie, kto myśli trzeźwo, powiedzieć, że Bóg się nigdy nie gniewa? Znając historię, widząc dookoła siebie wszystko, czy nie widać tego normalnie w życiu, że ludzie są karani, że się złe rzeczy dzieją, że całe narody nagle jakoś nie wiadomo czemu upadają, że zarazy się dzieją, takie rzeczy? Większość ludzi tak zwanych prostych właśnie takie rzeczy zrzucało zawsze na Boga. I pytanie, czy słusznie? No, z tego, co czytam w Biblii, to właśnie słusznie, bo Bóg sam mówił do proroków, że ja właśnie za tamto wymienia za jakie grzechy, za jakie złe rzeczy, zbrodnie, morderstwa, różne takie. Mówi za co ich będzie karał i jak. I całe narody, jest sąd nad całymi narodami, gniew na całych narodach. Księdze Jeremiasza chyba, czy Izajasza, a właściwie to w jednej i w drugiej na pewno, w Izajasza jest więcej chyba, tak. To tam są z opisanych kilkanaście chyba narodów, z nazwy, opisane dokładnie, co im się będzie działo. Te proroctwa się sprawdziły, no w taki czy różny, czy inny sposób, w dziwny czasem, ale się posprawdzały. I większości z tych narodów, które były w Biblii, już dziś nie ma. Bóg dotrzymał słowa i jak Bóg powie, że się gniewa, to się gniewa. Na całym narodzie też. No. Ale co ja to chciałem, bo wątek straciłem. Aha, już wiem. No właśnie, czy normalny, zwykły człowiek, myśląc sobie o Bogu, nie znając Biblii, powinien dojść do tego, że Bóg się gniewa, czy nie? Że kara od Boga przychodzi, czy nie przychodzi? No przychodzi, wiadomo, przychodzi. To tylko ci tacy przeintelektualizowani ludzie dochodzą do dziwacznych wniosków, typu, że właśnie Bóg to jest jakaś maszyna do robienia cukierków, że to taki święty Mikołaj właśnie, że Bóg nigdy się nie gniewa? Nie zna gniewu? Bóg nie zna gniewu? Bóg nie zna gniewu? To kto zna? Jak sam Bóg nie zna gniewu? Ludzie. Bóg nas stworzył na swój obraz i podobieństwo, a jak my się potrafimy gniewać, a Bóg by nie umiał? To skąd się ten gniew wziął? Szatan go tam wsadził? Bez sensu. Idiotyczne. No idiotyczne. Nie, Bóg się gniewa oczywiście i Bóg jest przede wszystkim sprawiedliwy. Ale że ma uczucia, no to swoją drogą ma właśnie uczucia, jest impulsywny, bywa czasami. Z Biblii właśnie to wynika. No i Biblia mówi, że jest nierychły do gniewu, ale ma momenty, że się gniewa. W Apokalipsie osiąga to wszystko apogeum. I właściwie to tyle, mówi odcinek. Jeszcze powiem na koniec, co z nami, bo że Bóg się gniewa słusznie. Bóg się gniewa zawsze sprawiedliwie i ma rację. O, właśnie, w tych opisach w Apokalipsie, w objawieniu Jana, pamiętam, właśnie przed chwilą czytałem, że jak był jakiś opis, jak trzecią czaszę, anioł, czaszę gniewu Bożego, anioł wylał na morze i woda się zmieniła w krew i wszystko zginęło w morzu. I tutaj nagle się odzywa jakiś anioł i mówi, że, bo to już takie trochę myśli sobie czytelnik, no może to już trochę przesada, żeby wymordować wszystko, co w morzu, no ludzie, za co, o co chodzi? I tutaj właśnie wychodzi naprzeciw czytelnikowi anioł i mówi ten anioł, że sprawiedliwie, słusznie, należało im się, mówi. A potem jeszcze się odzywa ołtarz, tak, to raczej jednak na pewno nie jest dosłowne, ale mówi ten ołtarz, że słusznie i sprawiedliwie Bóg robi i tak dalej. I to się powtarza często, że właśnie jakieś tam aniołowie, albo ludzie, albo święci, albo takie obrazy są, że ktoś mówi, że sprawiedliwie ten gniew się odbywa. Że sobie zasłużyli. Że Bóg ma rację, że tak robi. No tak mówi objawienie. I w Starym Testamencie jest właśnie dokładnie to samo. Stary Testament, cała Biblia mówi, że Bóg nie mówi, nie ma nigdzie przypadku, żeby Bóg powiedział, że no, wiecie co poniosło mnie.
przepraszam, że zabiłem 20 tysięcy ludzi. No, gniew mnie ogarnął, ale no, jakbym mógł, to bym wrócił, cofnął czas. No a, właściwie to jestem Bogiem. No to dobra, cofam czas. Przepraszam. Nie, nie, aż tak nie ma. Znaczy, z opisów właśnie, to jest ciekawe z Biblii, że jest... Są te opisy, które mówią, że Bóg się gniewał, gniew go ogarnął i wywarł zapalczywy gniew na kimś tam, na czymś. A jednocześnie Bóg jest przedstawiony jako ktoś, kto panuje nad sobą, no tak powiem. No i właśnie, no ciekawe jak to jest. Wychodzi na to, że Bóg jednak panuje nad tym gniewem, ale daje mu się ponosić. I ten gniew jest jak najbardziej słuszny. Tym się różni od naszego gniewu i właśnie teraz o tym będzie. Na sam koniec. Łoj. Ja mam tutaj czasem takie problemy techniczne, bo ten podcast jest nagrywany na żywo. Znaczy ja go nie montuję, po prostu siadam przed mikrofonem i mówię, opowiadam. Dlatego tam czasem dźwięk za cicho, za głośno, różnie się dzieje. Okej. Jak Bóg się gniewa, to wszystko w porządku. A jak człowiek się gniewa, to co? No właśnie. Bo jednym z przykazań, pamiętam, 7 grzechów głównych chyba było, pod koniec jest gniew, lenistwo. No wiecie, pycha, chciwość, nieczystość, zazdrość, nieumiarkowanie w jedzeniu, piciu. Coś tam jeszcze jest? Gniew, lenistwo. Pominam jeden? Nie wiem. W każdym razie gniew jest jako grzech. Pytanie, czy Biblia naprawdę mówi, że to jest gniew? Grzech, że gniew jest grzech. Nie mówi. Nie, nie mówi, że to jest grzech. Mówi, że to prowadzi najczęściej do grzechu albo czegoś. Okej, będą teraz cytaty leciały, jak leci. Z przypowieści Salomona, Stary Testament mówi tak. Człowiek nierychły do gniewu jest bardzo roztropny, lecz porywczy pomnaża swoją głupotę. No, nie, roztropnie jest być nierychłym do gniewu. Ma rację, zgadzam się. Kaznodziei Salomona, księga, czy tam Koheleta, mówi tak. Nie bądź w swym duchu porywczy do gniewu, bo gniew mieszka w piersi głupców, mówi Biblia. No, Bóg się też gniewa, no ale Bóg se z tym dużo lepiej jednak radzi, a trzeba przyznać, że jak się człowiek gniewa, to czasem głupio robi. No, jak się daje ponieść, nie? List do Rzymian, Nowy Testament mówi tak. Najmilsi, to Jakub pisze. Nie, co ja bredzę? Nie, to list do Rzymian, to przepraszam. W każdym razie mówi autor. Najmilsi, nie mścicie się sami, ale pozostawcie to gniewowi Bożemu, mówi. Albowiem napisano, pomsta do mnie należy, ja odpłacę, mówi Pan. No czyli żeby się też raczej nie gniewać, tylko zostawić to Bogu. Tu i tutaj Jakub mówi, list Jakuba mówi tak. Wiedzcie to, umiłowani bracia moi. Niech każdy człowiek będzie skory do słuchania, nieskory do mówienia, nieskory do gniewu. Bo gniew człowieka nie czyni tego, co jest sprawiedliwe u Boga. O, i to jest chyba główna różnica między gniewem człowieka a Boga. Że gniew człowieka nie czyni tego, co jest sprawiedliwe. Gniew Boga czyni to, co jest sprawiedliwe. I na samym końcu, jako podsumowanie odcinka, mówi tak, już tak łagodniej, mówi: gniewajcie się, lecz nie grzeszcie. Niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym. W liście do Efezjan 4:26, aby ktoś chciał. O, to jest dobry napis na... żeby sobie wdrukować, w ubikacji przywiesić, albo na widokówkę, albo gdzieś. Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie. Niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym. Co niniejszym życząc wszystkim, polecam się na przyszłość. Dzisiaj chory byłem, trochę nie słychać, ale brzuch mnie boli i tak. Bóg się gniewa na mnie, czy co, że mnie brzuch boli. Niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym i nad moim też nie. Mówił Martin Lechowicz, a to co słuchaliście, to jest podcast Odwyk, jedyny w Polsce luźny podcast o Bogu. Wszystko na stronie www.odwyk.com, piszcie tam komentarze. To na razie.